już miałem okazję prowadzić drużynę z Superligi, prowadzę też grupę ośrodkową i też naszą całą grupę w Bogorii, więc no, teraz też przyszło mi z taką rolą, więc to kolejne wyzwanie dla mnie, kolejna szansa, kolejne doświadczenie. Wziąłem ją, wziąłem tą szansę, też jest niełatwe, więc szukam też swojego stylu bycia, sposobów i rozwiązań, jak tutaj pomóc chłopakom. Też Panos jest doświadczonym zawodnikiem, więc czasami też moja rola no, ogranicza się trochę nieco bardziej. Też nie chcę się też za dużo wtrącać, też staram się wyczuć moment, kiedy mogę coś dodać, a kiedy też lepiej dać im przestrzeń, bo to są też Marek i Panos są doświadczonymi zawodnikami. A jak się czujesz tutaj w Działdowie, bo byłeś zawodnikiem? No bardzo dobrze, no więc spędziłem tu 3 lata, więc też no, świetne wspomnienia, świetne doświadczenie. Tutaj z grania, więc bardzo miło zawsze zawitać znowu i też bardzo miłe przyjęcie, więc dziękuję też wszystkim tutaj. Więc to też znaczy, że fajny mieliśmy wspólny okres, też udało się dużo zrobić razem, więc to też zawsze miło się wraca do takich miejsc.